Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek, czyli typowy unboxing. Przyszła kolejna zabawka i wytłumaczę, po co ją kupiłem. Jak to już w komentarzach zapowiadałem, będzie dość sroga modernizacja akumulatorowni. A do tego potrzebuję konkretnie mniejszego sprzętu. Fakturka. I paczucha właściwa. I mamy takie coś. Zobaczymy, co tutaj mamy w środku. I mamy praskę hydrauliczną. Widzę, że już dostaliśmy w gratisie oringi. Instrukcja jednostronna, czyli można już się spodziewać, że typowy Chińczyk, no bo jednak najtańsze, co było dostępne. Folia. I co to jest? Jest to praska hydrauliczna. Tak. Jest on, off, czyli on, i powinniśmy zamykać. No i się zamyka, tylko tak patrzę, że te. Sobie zrobimy pierwszy test. No, to wyliniowanie to jest takie sobie, jak to się mówi. Nie jest idealnie, no ale za te pieniądze to ja się nie spodziewam nic większego. Fajnie wraca. No, jak to się mówi, tupy nie urywa, ale jest ciężkie. Zobaczymy sobie na matryce. 50. No, matryce są dość fajne. Są tak, 50, 35, z tym będę pracował, z 35. Te numery są 25. I tu będzie na pewno, o, jeszcze 70. No, z 70 mam taki wariacki pomysł, ale nie wiem, czy mi to siadnie. 16, czyli dobre do uziomów. 10, nie zdarzyło mi się używać. 6, to gdzieś mam, i mamy zabudowane 4. No i dobra, co tutaj mamy? Praktycznie nic. Jakość wykonania, no powiem szczerze, nie jest jakoś tam, dupy nie urywa. Są zacieki farby, troszkę farba poobijana, podrapane, niedomalowane. No, po prostu typowy sprzęt do pracy. To raczej nikt się tym, jak to się mówi, nie będzie popisywał. Można powiedzieć, że sprzęt raczej się nada. O-ringi w zestawie naprawczym mogą się przydać prędzej czy później, więc zobaczymy. Kolejna zabawka, pierwsze wrażenia, zobaczymy. Działać działało, bo zacisło. A, jeszcze zobaczymy, jak się szczęki wyciąga. Aha, tu są takie kuleczki na sprężynkach i to się tutaj łapie. Troszeczkę to ma luzu. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Może nawet i lepiej, żeby mogło gdzieś uciec, jakby coś poszło krzywo. No ale mogło być trochę bardziej precyzyjne. Jak to się mówi, czwóreczkę będę próbował na pewno. No nie ma źle, dobrze też nie ma. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce i ile to da radę. Dobrze. Chyba tyle. Chyba najkrótszy unboxing, który miałem, bo tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Nie ma co pokazywać. Naprawdę nie ma co. To nic. Dzięki za obejrzenie. Jakby ktoś chciał późniejszą opinię na ten temat, to chętnie napiszę, jak już będę miał trochę to obyte.
Na pewno to się pojawi na niejednym filmie, więc na razie nie zapeszam. Niech działa. Dzięki wielkie serdecznie za obejrzenie. Lajki, subskrypcje, polubienia, paluchy w górę, mile widziane. Pytajcie, jak coś chcecie. Do zobaczenia. Cześć.